Mateusz Kaniowski, czas na kolejny materiał na kanale Kanutypuje. Fejfrey Arena 2 w Szczecinie odbędzie się już w piątek. Wywiady z konferencji powoli wchodzą na kanał. Czas na kolejne typowanie i tym razem będziemy ryzykować. I weźmiemy się za dwa pojedynki. Będzie to Adrian Polak oraz Arek Tańcula, a także drugie starcie, czyli Xayo i ten, którego imienia nie można tutaj przecież wymieniać. Oczywiście chodzi o Rafona. Moi drodzy, przenosimy się już na stronę Fejmu i już wam o tym opowiadam. Adrian Polak kontra Arek Tańcula. To jest bardzo ciekawe starcie i mam tutaj wizję, wedle której chciałbym zaryzykować na to, że wygra ten, który ma lepszy dla nas kurs, czyli Adrian Polak. Dlaczego Adrian Polak może wygrać? Przypomnijmy, kiedy była walka Tańcula w Ferrari, jak głośno mówiłem, że Arek Tańcula tę walkę wygra, no i tak się również okazało. Natomiast jeżeli chodzi o pojedynek Adriana Polaka z Arkiem Tańculą, tutaj mam troszeczkę inny pomysł. Co prawda, w dalszym ciągu Tańcula jest dużo wyższy, ma 8 cm przewagi nad Adrianem, tak samo jak był wyższy od Ferrariego, a także ma 15 cm zasięgu rąk więcej, co też jest bardzo dużą różnicą. Natomiast mam wrażenie, że Adrian Polak wybitnie nie będzie leżał pod styl Arka Tańculi. Dlaczego? Już wam o tym mówię. Adrian Polak miał tutaj walk bardzo dużo, tak jak zresztą wiemy. Pokonywał Amadiego raz, tutaj drugi, wiadomo, że jak wygrywa niejednogłośną decyzją, to wygrywa zawsze Adrian Polak. Tutaj wygrana bardzo dominująca, z tego co pamiętam, z tym kopnięciem nad Patrykosem, był bardzo mocny na tym pojedynku Adrian, ale Patryk walczył do samego końca. Porażka jedynie z Wiewiórem, tutaj wygrana przez nokaut z Dawidem Malczyńskim, tutaj wygrana decyzją lekko kontrowersyjną. No i przypomnijmy, że jeżeli dobrze pamiętam, to tą walkę do tego nielegalnego kopnięcia Adrian również wygrywał. Natomiast jeżeli chodzi o Arka Tańcule, to wiemy, że jego rekord jest bardzo mocny, powiązany z rodziną Murańskich. Natomiast ostatnio zwyciężył decyzją z Amadeuszem Roślikiem. No to wszyscy widzieli oczywiście. A tutaj większość walk właśnie wygrana z rodziną Murańskich. Jedno zwycięstwo przez nokaut z Marcinem Malczyńskim. Natomiast to, co bardzo ważne w tym pojedynku, w moim odczuciu, to że Adrian Polak, tak samo jak Ferrari, jest kontruderzaczem i dlatego te walki Polak kontra Ferrari zawsze były nudne. Oni zawsze chodzili i się badali, bo jeden i drugi czekał na swoją kolej. I tak samo walczy Arek Tańcula. Dlatego pojedynek Ferrariego z Tańculą nie był do końca ciekawy. No bo wiadomo, przecież było, że cały czas, kiedy Ferrari szedł do przodu i machał, tak naprawdę on czekał na to, aż Tańcula z nim wejdzie w wymianę, a Tańcula tych wymian nie chciał i on sobie tylko kąsał. I uważam, że tutaj pojedynek będzie bliźniaczo podobny, tylko że mam wrażenie, że Adrian Polak jest dużo bardziej cierpliwy od Ferrariego i w momentach, kiedy nie musi atakować, to on bardzo często czeka, przez co mam wrażenie, że w tym starciu może być naprawdę bardzo długi okres wyczekiwania na pierwsze uderzenie. I kiedy do niego dojdzie, no to oczywiście przewagę zasięgu ma Arek Tańcula, natomiast Arek nie lubi mocno bijących zawodników i kiedy ktoś wchodzi w niego z mocnymi uderzeniami, tak jak na przykład Ferrariego, którego nienawidził i chciał dorwać, mimo wszystko, kiedy Ferrari wykonywał te swoje wielkie zamachy, Tańcula nie chciał z nim wchodzić w taką wymianę. Uważam, że Polak będzie na tyle wyrafinowany w tym wszystkim, że Arkowi będzie ciężko do niego podejść, bo Adrian też ma dużą siłę uderzenia, natomiast będzie mu ciężko do niego podejść, a kiedy już podejdzie, to Polak będzie czekał na to, żeby przejść przez jedno uderzenie, czyli tak jakby jakkolwiek go uniknąć i potem trafić. Mam wrażenie, że taki styl walki może kompletnie leżeć Arkowi, przez co wszystko będzie musiał coraz bardziej otwierać, narażając się w dalszym ciągu. A z tego co pamiętam, Adrian dobrze kopie na wszystkich płaszczyznach, bo chociażby high kickiem trafił Adriana Patrykosa i też potrafi wykonywać tę sztuczkę, którą nazywamy Brazilian kickiem, czyli niby low kick, a później podniesienie nogi na głowę. Oprócz tego zapaśniczo i siłowo tutaj może być również podobnie. Zobaczymy, natomiast uważam, że przy tym kursie 2,40 na Adriana Polaka jest on w stanie uciułać tę walkę, szczególnie, że no wiemy teraz, że ma bardzo trudny czas Adrian w ostatnim czasie w internecie, w ostatnich miesiącach. Tak naprawdę zniknął z naszego radaru. No i teraz wraca. Jeżeli by przegrał, mówi się, że to jest jego ostatnia walka w kontrakcie, nie wiadomo co z jego karierą, on stawia na to wszystko. Natomiast Arek Tańcula ma ostatnio dużo problemów, dużo się u niego dzieje. Ferrari bardzo mocno wszedł mu w głowę, internet również. I uważam, że biorąc pod uwagę to, że Arek nie ma pełnego obozu przygotowawczego, tylko bierze tą walkę od razu po ostatniej, a Polak był przygotowywał się typowo pod Tańcule, jestem w stanie zaryzykować, że wygra to starcie. Napiszcie mi, co wy o tym sądzicie. A kolejny pojedynek to Rafon kontra Xayo. No tutaj nie trzeba dużo mówić. Różnica wzrostu 7 cm, zasięgu rąk 8 cm i jeszcze do tego Xayo zbija z większej wagi, będzie silniejszy, niepokonany, wygrywający walki w ładnym stylu. Xayo kontra Rafon, który
Wygrał co prawda dwie walki, ale również zdarzyła mu się 7-sekundowa porażka z hejterem. Patrząc na to, jak bardzo ładnie Ksajo wygrał z Franiem, jak dobrze się spisał, nic dziwnego, że kurs na niego to 1.12, a że wygra przed czasem tylko 1.15. Więc już przechodzimy na BetClicka i wam to pokazuję. Czyli tak, ryzykując na Polaka, wymieniłem wam wszelkie argumenty, które uważam za stosowne i uważam, że te kursy powinny być bardziej zbliżone. Nie będzie to na pewno takiej dominacji, że Arek leje go przez całe 3 rundy, tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast Ksajo kontra Marcin 1-12. No wiele się mówi o tym, że Rafon nie do końca ma głowę do walk. Co prawda, Rafon idzie bardzo mocno do przodu na początku, przynajmniej tak zrobił w ostatnim starciu, a Ksajo takich rzeczy nie lubi, ale za to Ksajo ma czym przyłożyć, dobrze mu idzie. Uważam, że lepiej zagrać tak, niż zagrać na to, że wygra Ksajo przez 1-15, chyba że ktoś by chciał sobie zaryzykować, że Ksajo wygra w pierwszej rundzie, to może. Tutaj na wszelki wypadek właśnie zostawiam, żeby dla tych, wiecie, 0,03 nie stawiać całego kuponu pod ryzyko. Dobra, mamy za 200 zł do wygrania 473 zł 44 grosze, 2,69 to jest nasz kursik i obstawiamy. I to by było na tyle w tym odcinku. Pamiętajcie, że mamy kod gramy 200, jeżeli chcecie nie ryzykować pieniędzy, tylko chcecie po prostu założyć sobie konto z kodem rejestracyjnym ode mnie gramy 200, to jeżeli macie powyżej 18 lat i to zrobicie, pieniążki do was wrócą, jeżeli by też byście takiego kuponu nie trafili. Przykładowo Rafał nokautuje Ksajo, wszyscy są zaskoczeni, te 200 zł wraca, żebyście mogli mnie wstawić na coś innego. A teraz dzięki za oglądanie, trzymajcie się, hej!